Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego znajduje się w zrewitalizowanym zabytkowym budynku dawnych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli przy ulicy Hutniczej. Otwarte zostało w lipcu 2022 roku. Jest to jedyne tego rodzaju muzeum w Polsce. Można je zwiedzać samodzielnie, z przewodnikiem lub z audioprzewodnikiem. Jak można dowiedzieć się ze strony internetowej, muzeum powstało, by w atrakcyjny i przystępny sposób ukazać fenomen największego przedsięwzięcia gospodarczo-społecznego II RP i opowiedzieć o jego przemysłowym dziedzictwie. Pozwólcie w takim razie, że w tym miejscu przedstawię kilka informacji o tym nietuzinkowym przedsięwzięciu. Powstanie Centralnego Okręgu Przemysłowego zainicjował wicepremier do spraw ekonomicznych i minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski. Budowany był w latach 1937-1939 w południowo-centralnej części Polski i obejmował obszary obecnych województw świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego oraz częściowo mazowieckiego. Trzeba pamiętać, że w tamtym okresie granice Polski przebiegały inaczej niż obecnie. Głównym celem, który przyświecał tworzeniu Centralnego Okręgu Przemysłowego, było zwiększenie potencjału gospodarczego Polski. Wśród wielu inwestycji powstały m.in. zakłady południowe wraz z miastem Stalowa Wola. Działaniom tym towarzyszyła rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej. Niestety, prace te zostały zahamowane przez wybuch II wojny światowej. A teraz wróćmy do muzeum. Trzon jego kolekcji stanowią zabytki związane z historią Stalowej Woli, ale nie tylko. Aranżacja jest nowoczesna i atrakcyjna w odbiorze, myślę, że także dla najmłodszych zwiedzających. Stylizowane filmy z narratorami, projekcje archiwalnych materiałów przenoszą w czasy swego rodzaju rewolucji przemysłowej i pokazują skalę podjętych wtedy działań. W muzeum można zobaczyć Mikrusa MR300. Jest to mało znany polski samochód produkowany w latach 1957-1960 w Mielcu i Rzeszowie. Rower stacjonarny produkujący prąd? Nie mogłem nie zakręcić. Wystawa umożliwia zajrzenie do wnętrza pieca martenowskiego. Na szczęście w tym piecu temperatura jest znośna i wejście do niego nie zagraża zdrowiu i życiu, a przy okazji można poznać zasady jego funkcjonowania. Centralny Okręg Przemysłowy to również przemysł lotniczy zlokalizowany w Rzeszowie oraz Mielcu, gdzie produkowany był polski bombowiec Łoś. Na piętrze znajduje się prezentacja przedwojennej stalowowolskiej uliczki. Można wejść do szkoły, pomieszczeń usługowych oraz mieszkalnych i doświadczyć choć na miastkę klimatu tamtych czasów. Przemysł zbrojeniowy był jednym z najważniejszych w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Nie dziwi więc obecność militariów wśród eksponatów. Z
Zwiedzanie muzeum z zaangażowaniem wymaga poświęcenia przynajmniej 1,5 godziny.